Witam bardzo serdecznie. Dogrywam to krótkie wideo z tego względu, że chciałabym Panią przedstawić jeszcze dodatkowe atrakcje naszego spotkania w Czorsztynie od 16 do 20 maja 2022 roku. Ten tytuł oczywiście naszego spotkania to Przebudzenie do zdrowia, warsztaty z Anną Mazurczyk. Całości Państwo dowiecie się Panie z reszty tego filmu. Natomiast ja tutaj chciałabym dodać, że w tej cenie, która jest tego naszego warsztatu, dodatkowo jeszcze będą dwie dodatkowe atrakcje, a tak naprawdę trzy. Będzie jeszcze, proszę Pań, koncert gongów i mis pana Mirka Ładosia oraz będzie wykład o biologii totalnej i ustawieniach Hellingera. I poprowadzi je pani Agnieszka Ziembińska. Oni będą tutaj z nami na naszych warsztatach, ale gościem specjalnym będzie, proszę Państwa, pan Janusz Zagórski. Będziemy go mieć aż przez dwa dni, także 17 i 18 maja do nas zawita i zostanie u nas na dwa dni. Myślę, że przez ten czas będziemy mogły go wykorzystać i wypytać o wszystko, czym będziemy zainteresowane. Pan Janusz Zagórski również będzie miał wykład i będzie mówił o energii kobiecej i o roli kobiet w naszym dzisiejszym świecie. Ja serdecznie teraz zapraszam na film ze szczegółami naszego warsztatu. PS, zostało jeszcze ostatnie miejsce na warsztaty. Jeżeli ktoś będzie chętny, to serdecznie zapraszam. Wszystkie kontakty, namiary są w opisie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w Czorsztynie. Witajcie kochani, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Mazurczyk i dzisiaj chciałabym nagrać taki bardzo krótki filmik, odcinek o moim zaproszeniu Państwa na warsztaty, które będę organizować w Czorsztynie w maju. I zaraz Państwu wszystko opowiem, co na tych warsztatach będzie i jak my się tam będziemy dobrze bawić. Takie warsztaty chciałabym robić minimum dwa razy w roku, żebyśmy mogli się spotkać razem, porozmawiać, poprzytulać, ale też czegoś nauczyć, a przede wszystkim, żebyśmy mogli przejść taki kilkudniowy post na zielonej żywności. Ja już Państwu pokażę, co to jest za moja propozycja. Szanowni Państwo, to nasze spotkanie nazywa się Przebudzenie do zdrowia, warsztaty, zielona dieta, detoks i ruch z Anną Mazurczyk. Czyli ja będę głównym organizatorem i będę Państwa zachęcać do tego, żebyśmy zdrowo żyli. Proszę Państwa, tym razem będzie to spotkanie tylko dla kobiet. Chciałabym, żeby to nasze pierwsze spotkanie było tylko dla kobiet, żebyśmy zobaczyły po prostu, czy jest tam przestrzeń również na pary mieszane. Jeżeli tak będzie, to z wielką przyjemnością zaproszę Państwa już oczywiście każdej płci. Więc te nasze warsztaty, kiedy one będą się odbywać i gdzie? Proszę Państwa, w tej wiosny, czyli w maju 2022 roku, od 16 do 20 maja, a więc będą to 4 noce, czyli 5 dni, w hotelu, który nazywa się Eco Active Resort Pieniny w Czorsztynie. Czorsztyn to jest przepiękne miejsce w górach, właśnie w Pieninach, z przepięknymi widokami i myślę, że w maju może być jeszcze śnieg na szczytach gór, także będziemy spędzać ten czas naprawdę w wyjątkowym miejscu. Hotel, o którym mówię, jest to hotel, w którym byłam kilka razy. Znam się z właścicielami tego hotelu. Byłam na zabiegach u Państwa w hotelu i ten hotel, który nazywa się Eco Active Resort Pieniny, który jest właśnie umiejscowiony w Czorsztynie przy ulicy Zamkowej 6, tam mamy właśnie wykupione 4 noclegi, czyli 5 dni i w tym hotelu będziemy spędzać bardzo miło, przemiło spędzony czas. Jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że hotel ten jest w tych naszych energiach, czyli w energiach wolności, radości życia i naprawdę takiego poszanowania zdrowia ludzkiego i wolności ludzkiej. Te nasze warsztaty będą obejmowały kilka
jakby możliwości rozwijania siebie. I na pewno pierwszą prowadzącą możliwością to będzie właśnie detoks na zielonej żywności, czyli na soku z trawy i chloreli. Wiecie Państwo, że ja się tym zajmuję i chciałabym, żeby na takich warsztatach można było zrobić właśnie detoks na tej naszej zielonej żywności i między innymi stracić troszkę kilogramów, będziemy się również ruszać, będziemy również mieć strefę spa i odpoczynku i relaksu. Ale wracając do tego naszego detoksu na zielonej żywności, co my będziemy jeść przez te 5 dni? Przez te 5 dni każda z pań dostanie jedno pudełko jęczmienia i jedno pudełko chloreli, które wystarczają w ogóle na miesiąc jedzenia i picia, ale tutaj w tym przypadku będziemy je używać właśnie przez te 4-5 dni, żebyśmy po prostu miały pełne brzuchy. I będziemy pić sok z trawy jęczmiennej i chlorelle, natomiast będzie również dostępna woda, będą dostępne soki i dla tych, którzy nie wytrzymają tylko na jęczmieniu i chloreli, również raz dziennie zupa warzywna. Tak naprawdę dla każdego oczywiście. Chyba, że któraś z Pań zechce tylko i wyłącznie być na tej diecie zielonkowej, czyli na jęczmieniu, chloreli, wodzie i ewentualnie sokach. Będę prowadzić dla Państwa również wykłady i warsztaty. I te wykłady będą w dwóch tematach. Pierwszy to jest zielony detoks i wysokowibracyjne pożywienie. I tutaj będę mówić o soku z trawy i chloreli jako o funkcjonalnym pożywieniu, które jest wystarczające do tego tak naprawdę, żebyśmy żyły zdrowo i w radości i taką pełnią życia. Natomiast jesteśmy ludźmi oczywiście, więc potrzebujemy również smakować. Dlatego będziemy mówić również o tym, jak powinna wyglądać nasza dieta codzienna z dołożeniem właśnie soku z trawy i chloreli. Natomiast drugim wykładem będą warsztaty spełniania marzeń, ponieważ pewnie Państwo wiecie, ja zajmuję się również takimi sprawami bardziej energetycznymi, czyli spełnianiem marzeń, ale w praktyce, nie w opowiadaniu, ponieważ jestem praktykiem i tak samo jak praktykuję młody jęczmień, sok z jęczmienia i chlorelle i praktykuję doprowadzenie organizmu do samoleczenia, tym samym praktykuję również spełnianie marzeń. Jak to się robi, dowiemy się na naszych warsztatach. Będziemy również mieć ćwiczenia, jak spełniać marzenia i materializować różnego rodzaju rzeczy. Zaznaczam od razu, że to nie jest sprawa prosta, może się nie udać za pierwszym razem, ale jeżeli mnie się udało, to i Państwu się na pewno uda. Pójdziemy sobie później do strefy ruchu. Ja opowiem Państwu, co będzie w atrakcjach, jakie będziemy mieć atrakcje na tym naszym 5-dniowym wyjeździe. Otóż każdego poranka będziemy ćwiczyć jogę. Będzie również Nordic Walking i tutaj będzie ten spacer z kijkami, no to Państwo wiecie co to jest, do ruin zamku w Czorsztynie. Będzie przewodnik, więc będzie można, przewodnik Nordic Walkingowy, żebyście Panie gdzieś tam się nie pogubiły po lasach i będzie można z nim przejść do ruin zamku i zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie. Będzie również wycieczka rowerami wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Ja proszę Pani, ja byłam na takiej wycieczce, tylko że, ponieważ to było kilka tygodni temu, jeszcze był śnieg, jeszcze był mróz, jeszcze był lód na jeziorze, nie udało nam się powrócić z rowerami w połowie drogi przepływem, jakby przepłynąć z jednego brzegu na drugi brzeg i powrócić do hotelu statkiem. Natomiast myśmy musieli jechać dookoła tego jeziora, około 45 kilometrów. Panie tego nie będą musiały robić, oczywiście kto będzie chciał, ten będzie mógł. Rowery będą wypożyczone na 12 godzin, więc będzie można oczywiście taką wycieczkę dookoła jeziora odbyć, ale my tutaj na pewno zapewniamy do połowy jeziora, do Niedzicy, a w Niedzicy wsiadamy na statek i przepływamy sobie na drugi brzeg do Czorsztyna, wracając do hotelu. I to są rowery elektryczne, dlatego że tam są bardzo wysokie niekiedy wzniesienia, więc żebyście Panie gdzieś tam po drodze nie zostały, to po prostu zawsze można któryś program włączyć, który nam pomoże wyjechać pod górę. W hotelu, w samym hotelu jest również basen, w którym będzie można pływać, i basen, i sauna, i jacuzzi są oczywiście w tej, jakby zawarte w tym naszym programie bez ograniczeń, więc na basen będzie można sobie w każdej chwili wejść i zawsze pływać. No i będziemy, proszę Pani, się uczyć tańca, który się nazywa baciata. Baciata dla kobiet. Ja Państwu zaraz opowiem, Paniom opowiem, co to jest za taniec. Proszę Pani, baciata lady
To jest taniec, który pochodzi z Dominikany. Możecie Panie sobie wpisać w YouTube'a, jak wygląda baciata w parach, ale my będziemy się uczyć baciaty solo, no dlatego, że będziemy tylko same panie. Kiedy będziemy mieć wycieczkę z parami mieszanymi, no to wtedy będziemy mogli się uczyć baciata dla par. Natomiast tym razem baciata solo to jest taki taniec zmysłów. Będziemy się uczyć, jak się pięknie poruszać, żeby pięknie wyglądać, bo taniec jest chyba najpiękniejszą formą ruchu i najbardziej taką wdzięczną. Będziemy mieć również do dyspozycji, tak jak już mówiłam, spa, czyli jacuzzi, jest też również sauna, jest basen. Będą również odmładzające inhalacje wodorem molekularnym. O wodorze molekularnym możecie sobie Panie poczytać na stronie www.leczeniewodorem.pl. I tam wszystkiego dowiecie się, co to jest ten wodór molekularny. Oprócz tego, że leczy stany zapalne, likwiduje wolny rodnik hydroksylowy, który tak naprawdę jest najbardziej szkodliwy dla naszego organizmu, to jego skutkiem ubocznym jest odmładzanie. Więc takie inhalacje kilkunastominutowe, kilkudziesięciominutowe już mogą spowodować, że Panie będziecie się czuć dużo lepiej. No i zaplanowany mamy również masaż ajurwedyjski, więc wybrany masaż ajurwedyjski na pewno jeden taki masaż każda z Pań dostanie. Strefa spa wygląda w ten sposób. Basen, gdzie można przepłynąć faktycznie przez ten basen kilka razy i już ma się dość, z taką wodą, nie zimną wodą, z taką wodą właśnie letnią, czyli taką sam raz, żeby nie było zimno i to nie jest basen sportowy, tylko basen do relaksu. Jest też jacuzzi, jest też sauna, jest sauna parowa i jest sauna sucha, no i również całe spa dotyczące ajurwedy i medycyny ajurwedyjskiej, dlatego że cały ten hotel specjalizuje się w medycynie ajurwedyjskiej, więc możecie Panie dodatkowo jeszcze sobie dokupić jakieś masaże ajurwedyjskie albo inne zabiegi na twarz, czy tam jakieś inne, które Panie będziecie chciały. Czyli co my mamy w całym pakiecie? 4 noclegi w hotelu, 5 dni, zielona dieta żywą żywnością, czyli sok z trawy jęczmiennej i chlorella, ale dodatkowo będzie zupa warzywna, woda i soki, więc jeżeli Panie, któraś z Pań będzie wegetarianką, to nie ma znaczenia żadnego, ponieważ i tak nie będziemy jeść mięsa, będziemy po prostu jeść zielonki, zupę warzywną, wodę, soki. Będziemy także każdego ranka ćwiczyć jogę i raz w ciągu naszego wyjazdu będzie spacer Nordic Walking do zamku w Czorsztynie, będzie jeden dzień z wykładami moimi oraz z nauką baciaty, to będzie w jeden dzień wszystko, czyli będą wykłady, później relaks, a później będziemy się uczyć tańczyć i będziemy się bawić, zrobimy sobie dyskotekę i będziemy się bawić w rytmach baciaty przez całą noc. Więc te warsztaty spełniania marzeń. Pokażę Paniom, jak spełniać marzenia. Na pewno też jeszcze zrobię webinar, który będzie można na ten temat wykupić, ale to już pewnie w przyszłości, a tymczasem chciałabym Panie nauczyć, jak to praktycznie robić tak na żywo. Będzie też wycieczka rowerem elektrycznym i przeprawa statkiem i oczywiście bez ograniczeń spa, sauna, basen, jacuzzi i będzie również inhalacja wodorem molekularnym i masaż ajurwedyjski. Przejdziemy do cen, bo to na pewno Panie najbardziej też interesuje, oprócz terminu z naszego programu, to również ceny. Za jedną osobę, za cały pobyt, za cały turnus, można tak powiedzieć, to jest 3300 zł. Jeżeli będziecie Panie w pokoju dwuosobowym, czyli z drugą osobą, możecie oczywiście z koleżanką, ale możecie też się tam zapoznać i zaprzyjaźnić. A jeżeli któraś Pani będzie chciała pokój jednoosobowy, no to ten koszt wynosi 3700 zł. Więc taki mamy program, zapisy mamy do 1 maja maksymalnie na adres mailowy czystejedzenie@gmail.com albo ewentualnie można się zapisywać poprzez WhatsApp do mnie na telefon. Jeżeli będziecie Panie dzwonić, może się okazać, że po prostu nie będę odbierać, bo mam bardzo dużo wyjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów, także może się zdarzyć, że nie traficie w moment, ale można oczywiście zawsze próbować. Szanowne Panie, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Następnym razem prawdopodobnie będziemy się widzieć w listopadzie, chyba że się Paniom bardzo spodoba i zrobimy sobie jeszcze taki wyjazd w czerwcu. Także serdecznie zapraszam i zapraszam też do kontaktu. Życzę przepięknego dnia i samych serdeczności. Do zobaczenia.